co do tego, czy się z tym wiąże? Czy ty dosyć wiążesz, że to się po prostu taka jak wiesz, że boisz się przejść? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę panią burmistrzu. No oczywiście sytuowanie tej jednej z przystani przy Kąpielisku ma również na celu jakby ożywienie tego Kąpieliska. To jest jeden z takich naszych pomysłów, żeby to Kąpielisko zaczęło żyć i zaczęło służyć mieszkańcom. Również dzięki temu, że będzie możliwość lepszego korzystania z tego sprzętu wodnego. Dlatego jedna część tej przystani jest planowana na Kąpielisku, druga na części już istniejącej przystani, bo rzeczywiście tam tego miejsca już nie ma i chcemy te pomosty zwiększyć, żeby również kajaki mogły tam przyjechać. Ta przystań bankowa już jest praktycznie zajęta w tym procesie. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, kończymy dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o głos. Dziękuję. Informuję, że Rada Miasta Mazowsza podjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu, punktu 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/2015 Rady Miasta Mazowsza z dnia 29.12.2015 roku dotyczącym określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę o przedstawienie. Szanowni Państwo, ja na początek prosiła o wprowadzenie autopoprawki, ponieważ w momencie składania do Biura Rady uchwały obowiązywał, projekt uchwały obowiązywał jeszcze poprzedni tekst jednolity. 29 lutego został ogłoszony nowy tekst jednolity ustawy o utrzymaniu porządku i czystości, także prosiłabym o zapisanie podstawy, że jest to dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 250. Panie i panowie radni, zanim przejdziemy do dalszej części, bardzo bym prosił o przegłosowanie autopoprawki panu naczelnik. Kto z panią i panu radnym jest za propozycją pani naczelnik? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani dalszą część. Przedłożony państwu projekt uchwały dotyczący zmiany podjętej w czasie uchwały projektu. Wynika z decyzji Regionalnej Izby, wyrażenie uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z lutego tego roku, która zakwestionowała pewien zapis w treści druku deklaracji konkretnie w punkcie C, zarzucając jakby samorządowi wykroczenie poza kompetencje. No, ten projekt był przez naszych prawników sprawdzany w takich formie, także musimy się tak dostosować do decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję bardzo. Komisja Komunalna w Wyższej Radzie Komunikacji Wszystkie opinie komisji jest podobne. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za, proszę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Czyli uchwała została jednogłośnie podjęta przez Radę Miasta. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 8. To punkt K, który uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mazowsza na rok 2016. Proszę panią naczelnik, chciałbym ustawa o ochronie zwierząt obliguje każdy samorząd do podjęcia do końca marca takiej uchwały. Przedkładamy ją państwu w nowej treści ustawy po raz kolejny. Treść samej uchwały w stosunku do lat poprzednich nie ulega zmianie, bo wydaje się nam, że system funkcjonuje dosyć przyzwoicie i że w jakiś sposób dobrze radzimy sobie z tym problemem. Dlatego prosimy państwa o przyjęcie nowego projektu. Dziękuję bardzo. Poproszę panią radną Listą, przewodniczącą Komisji do Spraw Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji o opinię. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Czy są pytania do wyższej dodatkowej?
się musiały. Wysoka Rado, ja mam tylko pytanie takie. Do paragrafu trzeciego, punkt siódmy. Miasto Maluch może prowadzić akcję poszukiwania nowych właścicieli. Wyraz może to jest takim bezpiecznikiem. Czy nie można tego zlikwidować i prowadzić akcję? To jest obligatoryjne wtedy. A może to jest zawsze dla organów kontrolnych, czy ktokolwiek będzie chciał sprawdzić. No nic w tym temacie nie zrobiło, bo zapis mówi, że może, ale nie musi. To by mam pytanie do pani mecenas. Zapis może daje wódkę, to jest alternatywa, ma wybór, może, ale nie musi. A zlikwidowanie pojęcia może zobliguje, że jednak ma ten obowiązek poszukiwania. Proszę uprzejmie pani mecenas. Przepraszam, kierowałbym się przy sformułowaniu może, ponieważ to chodzi o to, że ma taką możliwość w przypadku zaistnienia określonej sytuacji. A więc konstruowanie obowiązku w sytuacji, gdy tego obowiązku nie ma, on musi istnieć. To wtedy zwierzęta zdobywają swoich właścicieli, prawda? Bez tego musi być jeszcze też istnieje. Ale takie jest moje zdanie. Decyzja należy do rady. Dobrze, dziękuję. I drugie moje pytanie tutaj do pani. Naczelnik. Dotyczy tego dofinansowania. Jak to w tej chwili wygląda? Bo w zapisie mamy, że przed zabiegiem należy zgłosić się do Urzędu Miasta, żeby uzyskać to dofinansowanie. Co w przypadkach nagłych, jakiejś wyższej konieczności? Jak to wygląda na dzisiaj? Na dzisiaj to wygląda także powszechnie, mi się wydaje, co obserwuję, mieszkańcy wiedzą, że jest taka forma finansowania. Natomiast potrzeba korzystania z tego, ona jest taka, że jest to na poziomie 2-3 przypadków rocznie. Dziękuję bardzo. Pani Naczelnik jeszcze raz dziękuję. Czy są jeszcze pytania do tego projektu? Nie widzę, więc wstąpimy do głosowania do tego projektu. Uchwały, kto z Państwa radnych jest za, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw, nie widzę, czyli jednogłośnie radni podjęli uchwałę. Przechodzimy do następnego punktu, punkt 8, podpunkt D. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli i przystąpienia do konkursu pod nazwą Czyste Powietrze Pomorze. Edycja 2016. I również Pani Naczelnik bardzo prosił o przybliżenie projektu uchwały. Ja myślę, że Państwo radni znają już, że ta uchwała była też przyjmowana corocznie. Corocznie prosimy Państwa o zgodę na możliwość partycypowania w procedurze pozyskania dla naszych mieszkańców środków na działania związane, na działania proekologiczne. W tym przypadku są to działania, które mają na celu likwidację na przykład kotłów opalanych paliwem stałym, podłączenia do sieci miejskich, wymiany pieców na paliwo stałe, na paliwo gazowe i tego typu rozwiązań. Zainteresowanie ostatnich dwóch lat, czyli 2015-2014, z naszej obserwacji mówią o tym, że nie spada, więc mam nadzieję, że w edycjach 2016 też będzie taka mieszkańcy będą tacy aktywni, bo dzięki temu coraz mniej mamy tych źródeł tego zatmienia, mniej źródeł, mniej emiterów zanieczyszczeń do atmosfery. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, posłuchajmy opinię Komisji Stałej. Poproszę panią Janę Jakińską o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Komunikacji. Opinia jest jednogłośnie pozytywna. Dziękuję. Również Komisja Finansowa Budżetowa na tym projektem uchwały. Również jest pozytywna, tym bardziej, że środki w wysokości 70 tysięcy, o których mowa w uzasadnieniu, są zapewnione w budżecie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania na ten projekt uchwały? Nie widzę. Przystępujemy. Dziękuję. Wtedy bardzo radni miasta Maluch podjęli uchwałę i zgłoszę. Projekt następny, punkt 8, ten projekt
pani uczelnik, a pana Wyszyńska przybliży nam projekt Fariuszy. To jest również jedna z uwag, które państwo już znają. Jest to konkurs na finansowanie działań związanych z rozwojem wyrobów azbestowych. W tym przypadku jakby jedyny inny punkt konkursu mówi o tym, że gmina nie musi zapewniać 5% wyrobów azbestowych. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, poproszę o opinię Komisji Ustawy Rady Miasta i na pierwszy ogień proszę panią przewodniczącą Radę Miejską Gospodarki Komunalnej i Komunikacji. Podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu uchwały, tak samo tutaj opinia Komisji nie wyłączy pozytywnie. Dziękuję bardzo. Proszę opinię Komisji Finansów Budżetowej, pana przewodniczącego Wyszyńskiego. Analogicznie opinia jest tutaj też pozytywna. Tylko zwrócić uwagę, że tutaj nie angażujemy żadnych naszych środków z budżetu miasta. To jest pełne dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu? Proszę bardzo, pan radny Tadeusz. Panie przewodniczący, muszę sobie zadawać takie małe pytanie. Czy jak miasto biedne te takie małe obiekty, które są tutaj, te liter, czy mają być informacje do nas? Przepraszam, panie. Kilka lat temu miasto Malbork zgłosiło się do konkursu organizowanego przez ministra z rozwoju i dzięki temu uzyskaliśmy dofinansowanie na sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Coroczna edycja tego konkursu, jak też poza konkursem działania mieszkańców powodują, że w bazie danych, która jest w formie elektronicznej, w formie online, jakby skreślamy kolejne punkty zapalne na tej mapie azbestu. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Informuję, że radni podjęli uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu, punkt 8, podpunkt E. Projekt uchwały zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy miasta Malbork. Proszę panią uczelnik, proszę o przybliżenie projektu uchwały. Projekt uchwały jest konsekwencją podjęcia uchwał dotyczących miejsca planu zagospodarowania przestrzennego po przyjęciu planów miejscowych. Tereny przeznaczone pod drogi publiczne przechodzą pod jakby jurysdykcję i na własność miasta po części uregulowaniu formalności z właścicielami. Zaliczenie do kategorii dróg publicznych wymaga podjęcia przez państwa stosownej uchwały. Projekt tej uchwały jest zamiar zaliczenia tych dróg był opiniowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego zgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo. Proszę panią przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji o opinię komisji. Opinia jest również pozytywna. I również bardzo proszę o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego Promocji Miasta. Opinia komisji jest pozytywna. Bardzo dziękuję. Czy są pytania? Nie ma pytań radnych do projektu uchwały, w związku z tym poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Informuję, że proszę o uchwalenie uchwały w naszym planie strategicznym. Panie i panowie radni, przechodzimy do następnego punktu, punkt 8, projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 26/291/12 Rady Miasta Malborka dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu postępowania na latach 2017. Tutaj bardzo bym prosił, aby pani naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Beata Żerowiak-Kres. Proszę o przybliżenie projektu. Proszę państwa, ja przed państwem debiutuję w zakresie gospodarki mieszkaniowej tą uchwałą zmieniającą, także proszę o wyrozumiałość. Ta uchwała, to co państwo, praktycznie sentencja jej zawarta jest w uzasadnieniu. Musimy dokonać
sieci lokali komunalnych na lokale socjalne. Wynika to z wyroków eksmisyjnych i jeden lokal socjalny na lokal komunalny. I to wszystko jest odzwierciedleniem w poszczególnych załącznikach macierzystej uchwały, która jest z roku 2012. Państwo, nie wiem, pewnie nie pamiętacie, ale w ubiegłym roku też podejmowaliście uchwałę zmieniającą ten wieloletni program gospodarowania miejskich zasobów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przechodzimy do opinii przedstawicieli Rady Komisji Gospodarki Komunalnej, czyli komunikacji. Zajmowała się bardzo dużo opinię, panie przewodniczący. Opinia jest pozytywna. Czy są pytania i wnioski do tego projektu? I w związku z tym poddaję do głosowania projekt uchwały. Panie radnych, za proszę podnieść rękę. Dziękuję. Informuję, że radni podjęli uchwałę jednogłośnie. Ja sobie zdaję sprawę, że może być budżet nieustalony jeszcze w gminie,
ale no to znowu, jeśli mówimy o przekazaniu kwoty, to już można deklarację złożyć. Dziękuję. Panie i panowie radni, bardzo dziękuję. Głosujemy wniosek radnego określonego pierwsza o zapisanie do paragrafu 3.2 w terminie do 15 września. Kto z państwa radnych jest za, proszę poruszyć. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, w związku z tym, że nastąpiła pewna zmiana, też bardzo dziękujemy tutaj na czynie i przystępujemy do głosowania całego tekstu uchwały. Kto z państwa radnych jest za, proszę o podniesienie. Dziękuję serdecznie. Wielkie głosowanie radni miasta podjęli uchwałę. Przystępujemy do następnego punktu, punktu 8. Projekt uchwały w sprawie, projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej uzdolnionej i zakresu tej pomocy, w tym stypendium dla uzdolnionych uczniów. Również pani naczelnik Janka Leszczyńska przybliży radę projekt uchwały. Proszę. Panie przewodniczący, panie ministrze, wysoka rado, ta uchwała zmienia uchwałę z roku 2011, która również mówiła o tym, jak udzielana jest pomoc dzieciom i młodzieży uzdolnionej. Na wniosek radnych komisji OKS, a także dyrektorów szkół i niektórych rodziców mieliśmy uwagi, które uważamy, powinniśmy w tej uchwale zmienić, doprecyzować ją ogólnie terminów otrzymywania nagród rzeczowych, a także sposobu wysokości średniej. Niezbędne poprawki zostały uwzględnione w projekcie tej nowej uchwały. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, przechodzimy do stałej Komisji Rady Miasta, pana Zbigniewa Kowalskiego, przewodniczącego Komisji Urzędu Komisji. Opinia Komisji pozytywna. Dziękuję. I również Komisja Finansowa Budżetowa zajmowała się sprawą przewodniczącego opinii. Komisja Finansowa Budżetowa nie wniosła za, więc zaszczerze na opinię. Dziękuję bardzo. Zapytania z tej strony. Proszę uprzejmie pani radna. Panie przewodniczący, wysoka rada, ja mam pytanie, czy uczniowie, właściwie to pytanie do pana burmistrza, czy uczniowie szkoły katolickiej również kwalifikują się do tego katalogu form pomocy, ponieważ mówimy, że między innymi uprawnione do tej nagrody rzeczowej kwalifikują się uczniowie klasy 1-3 gimnazjum zamieszkali na terenie miasta Małopolska. Takimi uczniami są również uczniowie uczęszczający do szkoły katolickiej. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, przystępujemy do kolejnego głosowania. Kto z państwa radnych jest za, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Informuję, że radni przegłosowali uchwałę w uchwaleniu. Podjęli uchwałę. Panie i panowie radni, przechodzimy do tego. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miasta Małopolska. Panie i panowie radni, zwróciła się do mnie pani radna Agnieszka Grzegorzewska, która chciałaby zdecydować z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Panie i panowie radni, poproszę o opinię komisji, zanim przystąpimy do głosowania. Proszę o opinię komisji urzędów i sportu. Pan przewodniczący Kowalski, proszę bardzo. Przepraszam, przepraszam, już się z tym opinią pozytywna. Dziękuję. I poproszę również opinię komisji do spraw społecznych. Pani Dorota Karpacka. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Czy są pytania do tej uchwały? Proszę uprzejmie, pan radny Kowalski. Panie przewodniczący, szanowna rado, ja będę został przeciw, ale uważam, że to jest wielka strata do tej komisji, że pani Agnieszka Grzegorzewska odejdzie, a mam prawo przejść do innej komisji, która dzisiaj mówiła o rozwoju gospodarczym. Tym bardziej powinna zostać w tej komisji, może pani radna Grzegorzewska się przemyśli sobie w tym sensie i zostanie w tej komisji. Ja będę bardzo wdzięczny i się bardzo wdzięczny.
Dziękuję bardzo. Pan radny Robert Kuch, proszę uprzejmie. Popieram słowa pana radnego Raczyna. Bardzo dziękuję. Radny Bartoszewski, proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, szanowni radni. Ja mnie to w ogóle denerwuje, czy to przechodzenie, skakanie tak dalej. Ja osobiście właśnie cieszę się, że to przekreśla przechodzenie do misji rewizyjnej, bo Kutwierska ma problemy. Bo jeżeli na jedną tę prelekcję zdrowo szliśmy, to rok temu czekamy do tej pory jeszcze niedawno, może tam pogoni do towarzystwa się trochę ruszą. A po drugie, jak połączymy teraz na tej komisji, to na tej komisji będzie, bo jest akurat budżetowa. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Panie i panowie radni, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa panów radnych jest za, proszę podnieść rękę. Dziewięciu radnych jest za, kto jest przeciw? Dwie osoby przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta niejednogłośną decyzją Rady. Pani Agnieszka Grzegorzewska, nasza radna przechodzi. Nie będzie już członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Panie i panowie radni, przechodzimy do punktu 8. Punktu S. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na Torno. Również, szanowni państwo, wydały dwa wnioski. Jeden wniosek, który złożył pan Ryszard, radny Ryszard Siekielski, który wyraził chęć pracy komisji rewizyjnej, jak i również wpłynął wniosek od pani radnej Agnieszki Grzegorzewskiej, która również chciałaby zasilić komisję rewizyjną swoją osobą. Przygotowałem, szanowni państwo, jeden projekt uchwały. Bardzo bym prosił przede wszystkim o opinię Komisji do Spraw Społecznych. Proszę o uprzejmie, pani dyrektor, opinia jest pozytywna. Dziękuję. I również bardzo bym prosił o opinię pana przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu, Wiktora Kowalskiego, o dyskusji. Opinia Komisji jest pozytywna. Czy są pytania i wnioski? Nie widzę, w związku z tym poddaję projekt pod uchwałę głosowanie. Kto z państwa panów radnych jest za, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Radni jednogłośnie podjęli decyzję i od dnia następnego, czyli od jutra, członkami Komisji Rewizyjnej jest pani Agnieszka Grzegorzewska, a pan radny Ryszard Siekielski. Pytanie jest formalne. Panie przewodniczący, w tej chwili komisja dotyczyła żywych osób, ale to jak powstała, to było ich obliczone. Przynajmniej jest zaistnieje sytuacja wyborowego składu przedstawicieli do przedstawicieli przewodniczącego, bo to tak trochę się teraz jakoś zmieniło bardzo mocno i nie wiem, tak jak powinno być, mi się wydaje. Panie przewodniczący, pani radny Morzecki, informuję pana, że tylko i wyłącznie na wniosek członków komisji rewizyjnej może dojść do ponownego głosowania. W innych przypadkach przewodniczący, zastępca zostaje taki sam. Także tak, to radny mogą decydować o tym, kto zostanie przewodniczący komisji. Każdy komisji. Panie komisji radni, przechodzimy do punktu 9. Odpowiedzi na zapytania, deklaracje kraju. I bardzo bym prosił pana burmistrza miasta Marka Markowskiego o udzielenie informacji. Dziękuję bardzo. Zaczniemy od pytań, które się powtarzały u trzech radnych, dotyczyły właściwie tej samej kwestii, to znaczy zmiany organizacji ruchu w kontekście niszczenia nawierzchni przez samochody ciężarowe i kłopotów przedsiębiorców związanych z tymi objazdami. Cały projekt objazdu jest oczywiście jeszcze